Według mnie rząd Zamordu musi niezwykle głęboko tkwić w narodzie filozofów i poetów, jeśli byle gnojek 12 lat zrobił z nich najgorszą chłodę świata. Skopów po II wojnie należało rozproszyć po świecie i wynarodowić, a ziemie niemieckie podzielić między sąsiadami. Tak się nie stało, bo Zachód chciał się Niemcami odgrodzić od Stalina. Do hitleryzmu dorabiane są co i raz kabotyńskie ideologie, na przykład najnowsza autorstwa Timothy Snydera, znanego historyka z USA. Według niego Hitler był darwinowskim nihilistą, chcącym, żeby Niemcy wygrali walkę o ograniczone zasoby naturalne na świecie. Żydzi byli przeszkodą, gdyż wymyślili chrześcijaństwo, kapitalizm i komunizm. Tenże profesor Snyder, jako akcent humorystyczny dodaje, dostał od Komorowskiego krzyż oficerski, który doręczył mu w Waszyngtonie mister Schetyna.